To się dopiero nazywa event. Dziś w nocy, no jak zresztą zwykle, obudził mnie ból. Tak mniej więcej koło drugiej w nocy. No, taki ból, że no, nie mogłem wytrzymać i musiałem się nim zająć, tym bólem. Muszę powiedzieć z wielkim zadowoleniem, że sobie poradziłem. I znowu się czegoś nauczyłem, jak sobie z nim radzić na przyszłość. Jak bolało, to żeby nie myśleć, jak boli, to liczyłem. Liczyłem sobie taką wielkość. Podstawową dla cywilizacji całej od wielu tysięcy lat. Cały czas to samo. Mimo że w dzisiejszych cyferkach arabskich jest to 4 × 314. Jest to liczba mieszana, zmieszana można by powiedzieć. Więc w związku z tym obliczenia mi bardzo absorbowały umysł i odciągały myśli od wnętrza mojego organizmu i od tego, co się w nim dzieje i co mnie boli i co mam zrobić. Oprócz oczywiście jakichś tam nieważne, w każdym razie 4 × 314.
teraz jeszcze raz spróbował policzyć. 4 razy 314. Cztery razy 14 to jest 56, a 4 razy 300 to jest 1200. 1256. 300. No i to już można podzielić kalkulatorem. Jeżeli już się komuś nie chce dłużej liczyć, ale 4 razy 314 przy 4 to jest 1256,3. I teraz 1256,3 można skrócić przez 100. Będzie 12,56. 3. 12 na 3 to jest 4. A 56 na 3. No i teraz to już bym sobie musiał na to osobny odcinek tak zwany poświęcić. Tym, że tak naprawdę to wszystkim znana wiekopomna tajemnica nie zależy od wyniku 3-0. Wszyscy to wiedzą i zamykają usta, jakby nic nigdy nie wiedzieli. To jest rzecz, której nie wolno przekazywać. To każdy musi wyliczyć sam.